Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest smutny dzień, ponieważ ja wiem, że ja się uśmiecham, ale już kiedyś o tym mówiłam, że w smutnych, stresujących sytuacjach i jeszcze kiedy muszę o tym mówić, to ja się po prostu uśmiecham. Tak reaguje mój organizm na stresujące i dziwne sytuacje, więc nadal jestem smutna, okej? Okay? W każdym razie skończyłam dzisiaj praktyki, więc było dla mnie smutne to, że żegnałam się z tymi wszystkimi dziećmi. A, to już jest koniec praktyk dla ciebie? No, będę chodzić tylko jeszcze na angielski, ale to raz na 100 lat, no bo przecież mam zajęcia, więc muszę się wpasować. O Jezu, to musisz na uczelnię wrócić. No. Jeszcze po weekendzie muszę tam iść dać dokumenty wszystkie. Więc no jeszcze tam przyjdę, ale już nie będę siedzieć z tymi dziećmi. Oprócz tego jadę dzisiaj do Świnoujścia. Tak, jadę, ja. Kapi ze mną nie jedzie. Sytuacja jest taka, że nawet nie chcę tłumaczyć dlaczego, bo ostatnio mówiłam o takiej sytuacji, po prostu wydaje mi się, że jest zbyt krótki odstęp czasu i nawet nie chcę wspominać w vlogmasie o tak smutnych rzeczach. W każdym razie jadę na pogrzeb. Kapi nie jedzie ze mną, bo musi robić badania. Niestety musi robić je w określonym czasie, o tej samej godzinie codziennie i tak wychodzi, że musiał dzisiaj zrobić tam powiedzmy o 12, jutro też o 12, więc no... Nie... Dlatego nie mogę jechać, no bo tak. o 12 czy tam o 11 muszę być w laboratorium, dzień w dzień. I próbowaliśmy załatwić zastępstwo, ale... No właśnie. No właśnie, więc tak, jadę sobie dzisiaj sama do Świnoujścia. No średnio jestem zachwycona, bo już się odzwyczaiłam od podróżowania w samotności. Jeszcze pociągiem. Jezu, jak ja nie pamiętam, kiedy jechałam pociągiem. A widzisz, te przeżycie to będzie dobre. To będzie dobre przeżycie. No ja lubię jeździć pociągiem, ale niekoniecznie jak ciągle jeździłam. Niekoniecznie sama, jak ciągle jeździłam z tobą ostatnio. Ale w trakcie, gdy Okcia była na praktykach, to uznałem, że będę odpowiedzialnym mężczyzną w tym związku i przygotuję jej parę rzeczy. Nie dość tego, że kupiłem jej bilet, żeby nie musiała się denerwować i tak dalej, żeby nie musiała stać w kolejce, to kupiłem jej bilet przez neta i kupiłem jej przekąski na 5-godzinną podróż, bo właśnie tyle jedzie się do nas do Świnoujścia, więc zaraz wam pokażę, co tam jest. Zacznijmy od tego, co jest przekąską dla mnie, a nie dla Okci. Kupiłem jej takie oto wafle, bardzo je lubi podobno, tak mówiła. Tak, mówię. Dla wyrównania kabanochy, ale chili. Ale z chili, bo zwykłe to jest przeżytek. No właśnie, z chili, ostre. Wiadomo, Okcia już przyjmuje po prostu moje cechy. Podróbę delicji, które smakują jak delicje. Nawet lepiej czasami. A nawet lepiej. To jest dla Kacperka. I dwa Liptonie. O Jezu, jeszcze coś. Boże, ile rzeczy ja ci kupiłem. No. Dwa Liptonie. Do tego Kinder czekoladki, żeby nie było jej smutno. I jeszcze ostatnia rzecz. A nie, jeszcze dwie są. I jeszcze Prince Polo. Dla mnie? No. Kiedy ja mam to zjeść? To chyba będzie też na powrót. No to może na powrót. I jeszcze żelki na dodatek, które kupowaliśmy stosunkowo niedawno też. Nie mogę. Wiecie, co to oznacza po prostu? Kapi zrobił to specjalnie, żebym po prostu częściej wyjeżdżała. Żeby tak ci nie było przykro, że wyjeżdżasz. Tak mnie obkupił. No. To mnie normalnie powinno zachęcić. Koniec? A nie, jeszcze jest jeden. Dobra, bo widzisz, bo jeden jest dla mnie, jeden jest dla ciebie. A, no okej. Okay. To tak możemy się podzielić. Tak? Cheers? Okej, ja się już spakowałam. Mam dwie torby. Jedną taką i jedną taką. Tu mam głównie jedzenie i książkę. Głównie. A tu mam ciuchy i też jedzenie. Chciałam zabrać walizkę na kółkach, ale mamy tylko taką większą, więc Kapi wyrzucił mi to z głowy, tak się wybił mówi, wybił mi to z głowy. Więc tak, więc będę sobie taszczyć moje rzeczy i naprawdę nie chce mi się jechać. Wiem, że jadę tam w jakimś celu i tak dalej, ale po prostu to jest kolejny weekend, kiedy jadę powiedzmy bezcelowo, znaczy może nie bezcelowo, tylko bez sensu w tą i z powrotem, prawda? Bo ostatnio 2 tygodnie temu jechaliśmy tak do Szczecina i z powrotem, musieliśmy wrócić już tego samego dnia i tak samo ja jutro wracam o 15 czy tam dobrze, o której jutro mi się uda. Nie dzisiaj. No tak, no dzisiaj jadę tylko po to, żeby pójść spać, jutro wstać, pójść na pogrzeb i wracać. Więc no naprawdę
średnio mi się to podoba. I taki teleportik na peron. Za nami jest masa ludzi, za nami, bo tu jest Oksio, tutaj jest, ukrywa się. W ogóle zapomniałem, jak dużo ludzi jeździ pociągami, naprawdę. Już zapomniałem o tym, że może być taka masa. Dobrze, że jednak było miejsce jakby dla ciebie. Tak się zastanawiam, bo kupowałem dość późno te bilety i była opcja, że wyświetli się, że nie ma po prostu miejsca. Wyglądasz jak Eskimo w sumie. No bo i tak się też czuję. No, nie możesz się doczekać, aż pojedziesz już, co? Bardzo. No. Nie, znaczy mi się wydaje, że ty się nie możesz doczekać, bo będziemy tu marznąć, dopóki nie przyjedzie. A tak to wejdziesz i będzie ciepło. Ale zostało 50 minut, a póki co nie mówią o opóźnieniu. No, zobacz, mam nadzieję, że nie będzie opóźnienia, bo mam nadzieję, że nie będę musiał płacić za parking. O, jest nasz pociąg. I uwaga, czy wagon tutaj będzie Okci, czy nie? Czy nie? Oczywiście, że nie. Idziemy na koniec. Wiedziałem. No, idealnie. My staliśmy przy pierwszym i przyszliśmy na ostatni. Pamięciu, musimy niestety... Okcia musi sama wskakiwać przez to, że już powinien odjeżdżać. Pa! Idę tam do pokoju. Wyjdź do lustra. Jest i Okcia. O, pomachała nam. Ciekawe, czy jak szybko odjadą, bo zaczynałem już tutaj marznąć. Mam nadzieję, że to będzie zaraz. O, tu jest Okcia i odjeżdżam i muszę przyspieszyć. Tu jest. A ja lecę teraz do domu. Dobra, jestem w aucie i słuchajcie tego. Dosłownie jak szedłem teraz na parking, to zorientowałem się, że w aucie zostawiłem telefon swój. I to nie tak, że zostawiłem gdzieś sobie leżał i tak naprawdę nikt by na niego nie zwrócił uwagi. Czy uwagę, o Boże, czasem nie potrafię odmieniać. To zostawiłem ten telefon w taki sposób. O tak, proszę, wskazywał mi drogę, jak mam nadal jechać, a ja go w ten sposób zostawiłem. Przecież to każdego mogło skusić, bo każdy to widział, no. Naprawdę, czasem to ja mam taki pustostan w głowie, że ja po prostu sam siebie nie rozumiem. Naprawdę, co ja czasem jestem w stanie zrobić, czyli coś takiego jak zapomnienie telefonu albo nawet portfela z auta, to po prostu jest niemożliwe. No, nikt normalny w taki sposób tego nie robi. Ale dobra, dość użalania się nad sobą. Wracam do domu i no i będziemy się zastanawiać, co jemy dzisiaj. Jemy, czyli ja i moje ego. Jestem już w domu, jestem też w trakcie zamawiania pizzy, bo wpadłem na pomysł, że zjem sobie dzisiaj bardzo chętnie pizzę z racji takiej, że Okci nie ma. Okcia nie przepada za pizzą, więc tym przyjemniej będzie mi się jadło ją samemu, bo przynajmniej nie będzie narzekania pod uchem, że mi nie smakuje, a taka mogła być albo taka, więc zamówiłem swoją pizzę, którą lubię. I tak, wiem, nie mam aktualnie czapai, a to dlatego, że zostawiłem ją w aucie, a jestem zbyt leniwy, żeby po nią iść. Ale jest tutaj napis, specjalnie tak zrobiłem, żeby było napis widać, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi tym razem i w każdym następnym klipie będę miał już czapaje. To znaczy takie szybkie sprostowanie, nie w każdym, wiadomo, bo dzisiaj jak będę nagrywał, to nie będzie mi się chciało iść po nią, więc w następnym vlogu będzie już czapaja, tak? No, a my. Ja i mojego, jak mówiłem, czekamy na pizzę. O nie, patrzcie na ten problem, no nie, godzina. Umrę tutaj chyba. Mam pizzuszkę, więc można w końcu zacząć jeść naprawdę, bo zżera mnie od środka. Pizza wciągnięta i zaraz wpadnie do mnie kumpel. Ja wiem, że to jest taka niefortunna sytuacja, ale jakby usprawiedliwienie dziwnie nie brzmiało, to przychodzi on, żeby sprawdzić sobie, jak działa moje krzesło. Bo on chce sobie kupić, bo jego mu się rozwaliło krzesło do biurka, czy tam do komputera, więc po to przychodzi. No i przy okazji, z racji jakiej, że dawno się nie widzieliśmy, to wypijemy sobie po piwie. Więc teraz ja jako bardzo zaangażowany w związek pantofel mam takie pytanie do Okci. Okcia, czy masz coś przeciwko? Nie mam nic przeciwko, buziaczki. Tomorrow. Tak, dokładnie, jest już następny dzień, ale to po prostu ten vlog teraz udowadnia, jak bardzo ja nie potrafię vlogować i jak bardzo ten kanał nie istnieje bez Okci. Po prostu cały dzień minął, jak widać jest ciemno, a ja nic nie nagrałem. I dlaczego, jakby ktoś się mnie zapytał? Nie wiem, po prostu nie nagrałem i tyle. Ale to, że jestem teraz w aucie, może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. A mianowicie Okcia za około 20 minut będzie w Poznaniu, tak, właśnie dojeżdża jej pociąg, więc ja jadę ją odebrać, bo się podobno źle czuję. No w sumie nie dziwota, no więc tak, źle się czuję i ja tylko mam nadzieję, że uda się łatwo odpalić auto, bo dzisiaj jest w ogóle potwornie zimny dzień
I mam wrażenie, że auto może mieć problemy, bo zazwyczaj ma, więc zaraz się dowiemy na vlogu prawie na żywo. Dobra, jedziemy. Łe! Z palcem nie powiem gdzie. Dobra, widzimy się na dworcu. Dobra, jesteśmy na dworcu, czekamy na Okcie. Chciałem ogólnie wyjazd, zresztą nie będę wam opowiadał, bo zaraz Okci będę mówił na ten temat. W każdym razie stoję na trochę nielegalnym miejscu, to jest miejsce Kiss and Ride, czyli mogę sobie stanąć na pół sekundy, dać buziaka, wypakować się, jechać dalej. Ja sobie właśnie teraz na nim stanąłem, dlatego właśnie nie wyszedłem. No i jednak wam opowiedziałem. No miałem wam o tym nie mówić, a wam właśnie opowiedziałem na ten temat. No dobra, nieważne. Nieważne, Boże, co ja mam w głowie? Kapi po mnie przyjechał i... no jakoś nie miałam ochoty za bardzo się pokazywać, myślę, że z wiadomych przyczyn. Więc jest następny dzień, ja przyszłam się tylko pożegnać razem z Kapim, który zaraz idzie, tylko zakłada swoją czapkę. Ta czapka jest fajna, ale czasami trochę problematyczna. Witam. Szczególnie jak jej nie ma na głowie. No tak, dziękujemy wam za oglądanie. Kurczę, no to są vlogmasy, powinny być super ekstra fajne, miłe, przyjemne, a już na samym początku grudnia zdarzyła jedna rzecz taka no przykra i taka niespodziewana właściwie. Więc w dodatku jestem chora, to już tym bardziej po prostu psuje nam trochę nastrój. Tak, bo gdybyś nie była chora, to dzisiaj byśmy poszli na... gdzieś, po prostu gdzieś, na przykład pojeździć na... Dzisiaj, a my mówimy o poprzednim vlogu, babe. Kiedy wróciłam ze Świnoujścia. To wczoraj byśmy nie poszli. No ale tak, w każdym razie dziękujemy wam za oglądanie tego vlogmasa. Zapraszamy do następnego. Staramy się wykurować. Ja, Kapi się trzyma z dala ode mnie, żeby się nie pochorował. Mamy nadzieję, że reszta grudnia będzie ok. Mamy fajne plany na przyszły weekend, na następny zresztą, tam za 2 tygodnie zresztą też, więc powinno się dziać. Ale ten następny weekend to dopiero gdzieś za 5-6 vlogmasów, więc wyczekujcie tego czasu, a póki co... Ale jakby co tu wiecie, to nie ciągle będzie tak nudno w domu i gorzej w ogóle, mamy nadzieję przynajmniej. No oby. Dziękujemy wam za oglądanie, mamy nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało tak standardowo. Zostawcie łapkę w górę, może jakiś komentarz Tak, i widzimy się w następnym vlogmasie, czyli jutro o godzinie którejś 16. Bye!